Tutaj dalej mamy. Póki to jeszcze na tych karteczkach. No to nie. Przepraszam, że musicie się tutaj. Ciągnął mnie coś dusi jeszcze. O, Tomasz K. się pyta. Czy nie chciałbyś założyć zespołu i być tak sławny jak Metallica albo Megadeth lub Iron Maiden? Jeśli chcesz, to czemu nie jesteś tak sławny? Nie wiem nawet jak to odpowiedzieć. Pytanie jest jak najbardziej na miejscu, akurat nawiązujące zresztą do poprzedniego pytania. Można powiedzieć, że troszeczkę takie infantylne, no bo każdy by chciał być popularny, tak jak Metallica czy tam Megadeth. No to jest właściwie, to jest takie marzenie, które w każdym śnie, można powiedzieć, czy w takiej wizji, którą sobie wyobrażam, jakbym chciał kiedyś, żeby to wyglądało, to właśnie chciałbym takie, żeby wyglądało jak właśnie w tych zespołach. Tłum ludzi pod sceną, my tam na scenie sobie napierdzielamy na tych gitarach, to byłoby genialne. Ale tutaj jak tutaj pytanie jest druga część. Jeśli chcesz, to czemu nie jesteś tak sławny? No, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Tutaj nie można. No, z jednej strony zespoły, które są naprawdę tak sławne, to są zespoły, które trafiły ze swoją muzyką w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu i na odpowiednich ludzi, odpowiedni zbieg wydarzeń natrafili. Więc to jest takie dosyć złożone. Druga rzecz to też jest taka, że jeśli zespół chce być faktycznie popularny, to musi naprawdę duży wkład zrobić w promocję tego zespołu. A promocja z czym się wiąże? Z kasą. Więc jeśli byśmy mieli, załóżmy, nie wiem, 200 tysięcy do dyspozycji na cele, nie wiem, promocji zespołu, to byśmy bez problemu mogli skutecznie ten zespół wypromować. No chociażby przecież można w radiu zapłacić za puszczanie utworów zespołu, za jakieś informacje o tym zespole. Z tego co słyszałem, to Zakopauer właśnie w ten sposób się wypromował. Oczywiście to tylko słyszałem, więc tutaj nie chcę jakiś plotek rozsiewać, ale słyszałem gdzieś opinię, że za 100 tysięcy można sobie bez problemu zrobić jakąś kampanię promocyjną w mediach, w radiu, która bez problemu wybije zespół. No, to, no i teraz jest kwestia, no dobra, no chcemy być sławni, to co, no teraz wystarczyłaby kasa. Więc właściwie można powiedzieć, wszystko się rozbija o pieniądze. Gramy, wszyscy zaczynając też sobie granie, to myślą sobie, o, będę zarabiać kupę kasy. No ale z drugiej strony, jak zarobisz kupę kasy, skoro masz gitarę za 500 zł, wzmacniasz za 800 i co? I chcesz jeszcze zawojować świat, jak nie masz kasy na próby, czy tam na paliwo do samochodu, no to można powiedzieć, że to jest takie koło, które w kółko się napędza. Nie mamy pieniędzy, chcielibyśmy mieć pieniądze, chcielibyśmy być sławni i móc opłacić te wszystkie nasze instrumenty, rzeczy właśnie z tych pieniędzy, które zarobimy, ale żeby zarobimy na tym graniu, na tej naszej pasji, ale żeby ją zrealizować i zarabiać na niej, to trzeba też mieć kasę, żeby promować. No na przykład podam wam bardzo dobry przykład. Z zespołem Serpent Wings zrobiliśmy naklejki. Kurde, nie pokażę wam nawet tego porządnie. O. Zrobiliśmy naklejki, które rozdawałem swoim uczniom, rozdawaliśmy na koncertach, sami też naklejaliśmy w różnych miejscach. Jednak to, co my naklejaliśmy, to była naprawdę niewielka liczba. Większość naklejek rozeszła się po właśnie, można powiedzieć, słuchaczach, po uczniach, po takich osobach, które chciały też sobie porozklejać, gdzieś pozaczepiać. I dzięki temu, naprawdę idąc powiedzmy gdzieś po Krakowie, często można te naklejki spotkać. I to są naklejki, które my nie naklejaliśmy, tylko właśnie jacyś ludzie, którzy wzięli od nas te naklejki. Więc można powiedzieć, że to jest taki marketing wirusowy. I oczywiście na to była taka niewielka kwota poszła na te naklejki, jednak korzyść jest bardzo duża. Tak samo koszulki, które zrobiliśmy, właściwie ja zrobiłem za swoje pieniądze. Więc można powiedzieć, takie forma ryzyka, ponieważ tam 2000 poszło na te koszulki, a jeszcze ich nie sprzedałem, część rozdałem, więc można powiedzieć, że poszło na marketing, który miejmy nadzieję zaowocuje. Ale bardzo dobry przykład właśnie jest z tymi koszulkami, że one, no ktoś, kto założy sobie tą koszulkę, to można powiedzieć, jest żywą reklamą.
Więc to jest genialny pomysł na promowanie zespołu. Więc wszystkie tego rodzaju formy działalności, nie wiem, jakieś przypinki, te butony takie na agrafce, czy jakieś, no smycze to może już nie, ale jakieś naszywki, flagi z zespołem, to są genialne rzeczy promocyjne. No bo na tym zarobić się to i tak, no, kokosów się na tym nie zarobi, ponieważ na koncercie zwykle co drugi koncert jedna koszulka pójdzie, czy dwie, więc no, duży zysk z tego, zysku z tego nie ma właściwie, bo i tak dużo koszulek rozdałem, czyli można powiedzieć, i tak jestem stratny na tym. Ale chciałbym być tak sławny, naprawdę, jeśli możecie, to róbcie wszystko, żeby promować te filmiki Serpent Wings, nasze kawałki, nasze epki. Bo w sumie tylko dzięki wam, tylko dzięki ludziom, którym się muzyka podoba, zespoły mają rację bytu. To tylko i wyłącznie jest zasługa ludzi, którym się muzyka spodoba. Bo jakby to miało wyglądać, gdyby zespół robi muzykę sam dla siebie, wciska ją ludziom przez uszy, gwałci ich tą muzyką i chce na siłę, żeby się spodobała? Tak nie ma szans, tak było też z Metallicą. Nagrali sobie pierwsze demko, gdzie był Seek and Destroy i tam jeszcze jakieś kawałki, nie pamiętam już, nie chcę się wymądrzeć. Ludzie nie znali tej muzyki, ludziom się zaczęła podobać ta muzyka, to demko obiegło cały świat. Ludzie usłyszeli zespół, który naprawdę miażdży dupsko. W tamtych czasach to było coś, co było niesamowite. Była to szybka muzyka, dynamiczna, agresywna i po prostu można powiedzieć, że zespół trafił na dobry grunt. Dzięki właśnie tym ludziom zespół, taki jak Metallica, naprawdę zaczął osiągać olbrzymie sukcesy. Setki tysięcy ludzi na koncertach, na wszystkich stadionach, gdzie grali, gdzie grają, jest mnóstwo ludzi. Bilety kosztują po 100, 2, 3, 4, więcej nawet 100 i ludzie przychodzą. Więc magia zespołu. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że dzięki właśnie ludziom, takim jak wy, którym się muzyka nasza lub innych zespołów podoba, zespoły takie jak my właśnie mają rację bytu. Mają nawet nie tyle rację bytu, co po prostu postawcie się w takiej sytuacji. Gracie w zespole, ćwiczycie, kupujecie sobie sprzęty, chodzicie na próby miesiąc w miesiąc, no to jest zawsze jakiś koszt. Koszt sprzętu, koszt prób, koszt dojeżdżania na próby, dojeżdżania na koncert, dowożenia sprzętu itd., itd. I wychodzicie tam na scenę i jest na przykład tam cały klub, czy tam 50 osób, 100 osób przyszło was posłuchać. Sam widok ludzi, którzy później jeszcze po koncercie na przykład powiedzą parę fajnych słów, że świetnie gracie. Często tak się właśnie zdarza, że podchodzą ludzie, mówią, że genialnie gracie, gdzie można kupić płytę, koszulkę chcą i tak dalej, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. My z tego zysku jako zespół, jako no materialna jakaś korzyść, to my nie mamy. No jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy mieli więcej niż 50 zł na głowę, to chyba nie było przez cały czas mojego grania. To było na jednym koncercie, chyba akurat z Fantomem wyszło, także po 50 zł, czyli to było 200 zł na zespół było. Czyli to było chyba największy, można powiedzieć, zysk, zarobek, jaki miałem do tej pory w graniu w zespole. A tak to zwykle wychodzi, albo średnio wychodzi 12,50 na głowę, lub nawet wychodzi minus 50, jeśli chodzi na przykład o paliwo. Więc widzicie, to jest ciężki orzech do zgryzienia, ciężki kawałek chleba i chyba właśnie jedynie ta satysfakcja z osób, które sobie przekazują informacje o zespole. Na przykład ktoś tam mówi, że usłyszałem o was od tam znajomej, jesteście genialni i chcę, żebyście zagrali, przyjechali tak dalej, tak dalej. To jest naprawdę coś motywującego, to ma większą wartość niż pieniądze. Więc no, zagadałem się straszliwie, jak pokręcony, ale jeszcze coś spróbuję odpowiedzieć. Dahaka Slayer. Wolisz Jacksony czy ESP? Prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi oczywiście o wygląd, brzmienie, zakładam, że brzmienie tych gitar na wyższym poziomie jest, można powiedzieć, równe. To jest moje założenie. Oczywiście się nie będę z nikim kłócił, jeśli powie, że
Na przykład Jackson są dużo lepsze niż ESP. Ale jeśli chodzi o ten poziom graficzny, czy poziom taki, można powiedzieć, wyglądu samych gitar, to dużo bardziej mi się podobają ESP, po prostu są, niektóre są genialne. No po prostu to jest akurat taki naprawdę genialny wygląd. No w sumie Jacksony mają co? Mają kształty RR, mają kształty Kelly, czyli taki pseudo Explorer. Mają oczywiście zwykłe Stratocastery. Nie wiem, czy jeszcze jakieś mają inne kształty niesamowite. Czy Les Paula robią? Ale sobie w tym momencie akurat nie mogę przypomnieć. A ESP naprawdę mają genialne wyglądy, genialne wykończenia i po prostu no naprawdę bardziej mi się podobały ESP. Szczególnie na przykład jeszcze jak mają z takiego mahoniu, chyba z nakładku, z klonu bagiennego takie mają modele, to naprawdę świetnie wyglądają. Też The HK Slayer pyta: poza tym, czy lubisz gitary o standardowych kształtach Strat, Les Paul, czy bardziej wymyślonych VRR Explorer? Jeśli widzieliście, jak ja mam gitary, to widzicie, że mam Stratocastery. To akurat wynika po części z tego, że akurat siódemki w takiej cenie, na jaką mnie było stać, nie było innej. Tak samo tamta srebrny Ibanez, no akurat wtedy taką kupiłem. Jednak ogólnie, no, z jednej strony lubię właśnie standardowe, nie ma tu żadnego wydziwniania, nie ma żadnych niewygód podczas grania, więc to są, można powiedzieć, taki standardowy koń roboczy dla gitarzysty. Ale kształty właśnie VRR, czy ten Explorer, to po prostu dla mnie też są, no poniekąd mogę powiedzieć, że są obecnie marzeniem, żeby mieć po jednej z każdego tego kształtu, no bo... Aha, no tutaj standardowy kształt Les Paul. No jak dla mnie, ja bym chciał sobie właśnie jeszcze mieć w zestawie właśnie Les Paula, V-kę, tam RR, Explorera. To byłoby bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, bardzo by to ładnie wyglądało, na pewno by się przydało. Tylko że niestety nie mam za co je kupić w tym momencie. No gdybym miał, to bym kasę, to bym już dawno, by mi tutaj na ścianie te gitarki wisiały. No ale niestety nie mam, ale tak czy siak, podobają mi się jedne i drugie, no w sumie chyba bardziej te takie wymyślne kształty. Beastie Richa w sumie nawet tutaj nie wymieniałeś, ale w sumie nawet Beastie Rich nie za bardzo mnie jakoś podnieca, można powiedzieć. Zbyt wydziwnione chyba mają te kształty. Dobra, to chyba będę na razie kończył teraz. Papatki.